tysięcy. Jak byś zbudował zmotę? Z czego ona by się składała? Jaka waga? Waga, myślę, że tylko... inaczej. 400 tysięcy. Budujemy zmotę maksymalnie do 150 tysięcy i uczymy się nią jeździć, tak? Bo wiele aut jest tak dobrze zbudowanych, tylko musimy się po prostu nauczyć nimi jeździć, tak? I jaka będzie receptura na nie? Może być na mostach patrola, może być na zwolnicy, tylko trzeba się nauczyć swojego samochodu. 200 tysięcy można przeznaczyć wtedy na jazdę i naprawdę każde auto wtedy potrafi jechać. Widać to w Dzikowcu, że jadą samochody w budżetach 50 tysięcy i dają sobie radę bez problemu. Dobra, a wola preferowałbyś raczej silnik w dieslu, benzynie? Jak by to wyglądało? Myślę, że benzyna. Benzyna ze względu na to, że masz większy zakres obrotów, nie masz nagłego ucięcia mocy i wtedy naprawdę ten silnik pracuje. Tak? Jeżeli dobra benzyna, która się będzie kręciła do 7 tysięcy, możesz naprawdę wtedy to wszystko wykorzystać. Nie wiem, czy za 400 zbudujesz takie auto, jak ja bym akurat chciał, bo to na pewno by było do Mistrzostw Europy, do Ultra 4 i budżet 400. No jest to realne, ale chyba tak bardzo mocno po kosztach, budując takie auto, powiedzmy, topowe. Raczej bym chyba szedł w kierunku kupienia czegoś sprawdzonego, czegoś, co wygrywało i no wiadomo, przekopania, przegrzewania, posprawdzania wszystkiego. No bo już mamy samochód gotowy, tak, który jeździł, który startował. Jeszcze jak robił jakieś wyniki, no to już jest rewelacyjnie. Sprawdzenie wszystkiego i walka w jakichś tam mistrzostwach, czy gdzie bądź, co bądź, nie? No ale co to było? Jaki tam chciałby, żeby był silnik, mosty, co to tam mówię? Wahacz, sztywny most? No wiesz co, ja tu dalej, wiesz, sztywny most, żadnych wahaczy, dla mnie to jest dalej, wiesz, takie trocinowate, gdzieś uderzysz, kurwa, gnie się to wszystko, koniec, nie? Czyli standardowo most, a na pewno na bardziej takich europejskich częściach, że zajedziesz gdziekolwiek i powiedzmy 110 km i kupujesz silnik, kupujesz skrzynię, a nie, że mamy fajne auto, podzespoły ze Stanów i potem no, coś tam wybuchnie i potem no sorry winę tu, ale za 2 miesiące będziemy mieli części, tak jak przypłyną gdzieś w kontenerze. Także pod tym kątem też trzeba patrzeć, nie? No wiadomo, za wielkiej kałuży, jak to się mówi, te części są topowe, bardziej, że tak powiem, pancerne, ale bardziej bym tu szedł no, w Europę, tak? No, mamy też fajne, sprawdzone tematy, które no, można wykorzystać, nie? I jeżdżą i nic się z tym nie dzieje, nie? To też w zależności, jak kto jeździ, nie? Bo jak ktoś jeździ bardzo agresywnie, no to wiadomo, wszystko się rozlatuje, nie? Ale jak ktoś jeździ, powiedzmy tak jak my, że jeździmy mega mocno, spokojnie, no to myślę, że na tych podzespołach takich europejskich wystarczy taki samochód. No i jest nieograniczona ilość dostępności części, nie? Za razem, jak się coś dzieje. Także bardziej w tym kierunku. Inaczej tego nie widzę. No jaki to by było podzespołach? Jaka waga? Teraz patrząc na rodzaj rajdów, na pewno pływające, jak najlżejsze i jak najmniejsze. To myślę, że to jest taki warunek tego wszystkiego teraz. Dobra, ale to co? Benzyna, diesel, mosty? Benzyna, raczej mała benzyna. Jakieś turbo, kompresor, coś takiego. Mały, fajny silnik. Dobra, czyli co? Rozumiem, że pływające, ale co? Też nisko postawione? Żeby... Bardzo nisko. No maksymalnie 1,50 m, 1,40 m, coś takiego. No tak nie ukrywam, będziemy budować auto, już zaczynamy i tak celujemy właśnie w 1,40 m wysokości samochodu. I prześwitu 40 cm. A zawieszenie jaka? Niezależne.
Kocham się tu. Kocham to miejsce. Kurwa. Juri? Udało się nadrobić. Przede wszystkim pływanie, bo to wiesz, rozwiązuje bardzo, bardzo dużo problemów. Chodzi o naprawy samochodów, nie? Po każdym rajdzie masz wszystko niemalże czyste, nie? Oprócz mostów, wymiany oleju w mostach nic ci nie obchodzi, nie? No i musi być niski, nie? Żeby do trawersu był, nie? A waga wiadomo, że im lżejszy, tym lepszy, ale to z wagą mocno sobie poradzić. Dobra, no to na czym ci go tak mniej budował? Jaki silnik byś tam sadził, jakie mosty? Czy silnik to jest kwestia... Silnik to jest kwestia tylko klienta, nie? Jakie tam sobie zażyczy, może jakiś silnik można wsadzić, nie? Zależy jak sobie jeździć, nie? Ale przede wszystkim benzyna, nie? Żeby się wysoko kręciła. No, ja to preferuję BMW, bo BMW jest w miarę dostępna i tania, także z tym nie ma problemu. Każdy ogarnie BMW. No wiadomo, że jak LSa weźmiesz, to pieniądze, nie? Czy jakiś inny od Mercedesa silnik, nie? Ale wolałbym na BMW robić. Dobra, w jakiej wadze chciałbyś się zmieścić? Optymalnie to tak gdzieś to na 400 to był już maks, nie? Żeby wiesz, nie więcej, nie? Ale są zmoty lżejsze, to jest duża zaleta, ale lżejsza zmota wiąże się z tym, że się na trawersie może odkleić, nie? To jest też nie za dobrze. No ale mówię, pływanie i to na 400 jest optymalne rozwiązanie. Przy tej konfiguracji samochodu, nie? Nie wiem, jaki ten budżet musiałby być dużo nieograniczony. No powiedzmy 400 tysięcy. Jakby to od czego by to zacząć? Znaczy nie budowałbym. Kupiłbym po prostu już bazę, którą ktoś zbudował, który i od tego bym zaczął przede wszystkim, co nie? Bo to nie, samemu zaczynać budować. Wydaje mi się, że są takie pieniądze, że już po prostu ktoś zapłacił frycowe i na czyichś błędach trzeba się uczyć i dobudowywać, przebudowywać, robić. Ja bym to tak zrobił. Czyli kupiłbym już bazę, którą ktoś zbudował, w którą zainwestował ktoś pieniądze. Najprędzej, najszybciej i najtaniej chyba. Masz 400 tysięcy na wydanie i budujesz zmotę albo kupujesz. Co to by było? Jak to co? No trawera. Nic innego się nie da. Czyli co, cały Land Rover, silnik czy tam byś mógł podać? Nie, no klamoklatkę bym zrobił. Założyłem silnik z Land Rovera, 4.4 V8. Ona ma tam dokładnie 4.6, bo ma 218 koni. I co, monster reduktor tak samo od dyskoteki, bo przecież większość ludzi tak jeździ na moście od dyskoteki. Te na reduktorze i mosty też gdzieś tam się sprawdzają. I ognia. Do jakiej wagi byś sterował? Tonę 700. Mniej by nie zeszło. Nie dałoby radę. Mosty mają jakąś tam wagę, reduktor ma jakąś wagę, ramoklatka dobra też ma wagę, więc mniej by nie było. Konstrukcję. Wiesz, na mostach z patrola bez udziwniania jakaś BMW albo coś pod maską i
i taka, no zobacz jak wygląda konstrukcja od Juriego, no to jest, czy od Muszów, to jest coś, czym teraz się jeździ, czym się wygrywa, nie? No coś takiego bym, myślę, że zmieściłbym się, kurde, w połowie kwoty, jak nie w jednej czwartej, żeby coś takiego zbudować. Łódź bym sobie kupił teraz, mam takie, nową manię. Oczywiście bym zrobił auto w Wigpolu. No ale jakie silnik, jakie mosty, jaka waga, do czego by to dążyło? Więcej to tak, LS3. Z mostami to jest ciężki temat, wiesz, no bo to kwestia wagi, tak? Albo zwolnicę wchodzimy i wtedy niestety my jesteśmy uparci na Unimoga, ale chyba wielowahacz by wchodził w rachubę, jeżeli mamy szczery. A to była raczej konstrukcja, nie wiem, bardziej na trawersy, pływająca, jak to by wyglądało? Znaczy, no nie ma konstrukcji dobrej na wszystko, ale też nie ma rajdów typowo, więc trzeba robić coś takiego pośrodku, żeby to wszędzie jeździło, tak? Oczywiście auta pływające dla mnie odpadają, choć oczywiście chciałbym takie, ale ja jestem zwolennikiem jednak cięższych aut, ale mocnych mostów, o tak powiem. Oczywiście to nie jest dobre rozwiązanie, to ja się nie upieram, nie? No tak, ale jedni pływają, ale na to takie auto godzi się radzi w innych, nie, elementach. Czy wiesz co, te pływające to sobie wszędzie dobrze radzą, no gdzie sobie źle radzą? No, no na trawersie idą jak burza, no proszę cię, no kurde, no są lekkie, kurde. Także wiesz, no to ten, no. Wszystko tutaj, no wszystko zależy od kierowcy. Niestety nie obraźmy się, żadne auto za 500 tysięcy nie wygra, kierowca będzie do dupy. A oczywiście w drugą stronę będzie dobry kierowca, będzie miał złe auto, też nie wygra. I to nie ma dyskusji. Nie? To jest chyba złoty środek tego wszystkiego. Nie budujesz nową zmotę. Co to by było? Jak? Jakie części, jaka waga? Jakie części, jaka waga? Nie, nie chcę nic. Ja chcę to. To zapierdala. Czyli? Co tam masz? Silnik BMK 3 litry, benzyna. Mosty Patrol. Mam klatka, wiadomo, coilovery, mechanik, no i tyle. To jest, dobrze chodzi, wystarcza. Tylko jeszcze dobrze się dopracować, nie?